Jo, siemano wszystkim, z tej strony Michał i witam was w ostatnim odcinku z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PlayStation 1. Ostatnim razem udało nam się przejść komnatę fałszywych kluczy. No ogólnie tam zrobiliśmy sobie zakazany las, czyli lokacja, która w ogóle nie miała swojego oficjalnego debiutu w wersji na peceta. I dzisiaj zabieramy się za drogę do Lorda Voldemorta, ponieważ no już nam ostatnia prosta została, tak na dobrą sprawę. Przemierzamy przez korytarze pełne pajęczyn, pochodni i różnych tego typu ciekawych rzeczy. Jestem ciekaw, jakie niebezpieczeństwa będą na nas czekały. The next puzzle is a gigantic chessboard. Ron's gone through to play. I hope he's all right. I've defeated most of the pieces, Harry. But I don't think I can go on. It's up to you now. Oh, Ron, are you all right? Harry, you have to be careful and avoid the pieces. They all move one square at a time. You'll have to make the pieces fight each other in order to get across safely. Więc, kwintesencja dostania się do Lorda Voldemorta jest taka, żebyśmy stoczyli pojedynek z szachami. Po prostu musimy rozegrać trzy partie. W wersji PC byłaby tylko jedna, czyli po prostu powiedzmy taka podstawowa, która skończyłaby się na tym, że po pokonaniu szachów byśmy mogli kontynuować dalej z rozgrywką. Tutaj niestety mamy trzy poziomy, od najłatwiejszego do najtrudniejszego, więc Argonauci się troszeczkę tutaj wycwanili. Pamiętam, jak na Let's Playu na Krause i Batsu mieliśmy problem z tymi szachami, gdzie próbowaliśmy rozkminić, jak ogarnąć, że tak powiem, przejście, abyśmy mogli po prostu skończyć ten quest. Za młodego też miałem z tym problemy, aczkolwiek za młodego byłem na tyle sprytnym dzieciaczkiem, który w sumie troszeczkę na pałę grał i się okazało, że kurde, od razu za chyba drugim albo trzecim podejściem udało mu się oczyścić cały ten teren. W sumie to my zastępujemy taki pionek, nie? No bo dla tych pionków to my jesteśmy też takim pionkiem, tylko że my jesteśmy takim żywym pionkiem chodzącym. Oczywiście polecałbym, jeżeli ktoś chce przejść te szachy, to odwzorowanie tego, co tutaj teraz jest prezentowane, aczkolwiek nie mogę tutaj dać pewności stuprocentowej, że się na pewno uda. Aczkolwiek no wszystko jest możliwe. A jednak to nie o to chodziło, więc chyba teraz za tą próbą się nam uda, ponieważ tutaj jednak, to sorry, przepraszam najmocniej, nie powtarzajcie tego, co ja teraz robiłem, ponieważ to była głupota, co ja teraz zaprezentowałem. Aż jest mi w ogóle wstyd, że ja to zostawiłem zamiast tego sedytować. Serio, trochę się tutaj nie postarałem. My bad. W sensie mój błąd, wiecie o co chodzi. Język English, do you speak it? Jakbym miał porównywać szachy między wersją PC a PS1, to wybrałbym oczywiście te z wersji PC-towej, bo wydają mi się troszeczkę łatwiejsze i przynajmniej nie są na siłę przedłużane, bo powiem wam szczerze. Gdyby nie to, że dodali tutaj te dwa poziomy trudności, że mamy tutaj te trochę większe szachy i te trochę jeszcze większe szachy i po prostu, że jest ich więcej i są sprytniejsze, to tak naprawdę gierka dalej byłaby krótka, bo dalej by trwała 4,5 do 5 godzin, więc to trochę pokazuje, że Argonauci chcieli po prostu na siłę przedłużyć gierkę, żeby po prostu dobić do tych 5 godzin albo 6 nawet przy dobrych wiatrach. Więc na razie poziom pierwszy szachów mamy pokonany, teraz przyszedł czas na zmierzenie się z poziomem drugim, który już nie będzie taki łatwy, jakby się wydawało. Tutaj przez chwilę sobie stałem, dlatego że troszeczkę rozkminiałem, jakby dojść do konsensusu. Konsensusu? Nie wiem, jakby to nawet powiedzieć. Tak czy srak, czas rozpocząć drugi poziom tych szachów. I tym razem mamy ich troszeczkę więcej i cała ta szachownica, zamiast być podświetlona na kolor zielony, tym razem jest podświetlana na kolor niebieski. Co zwiastuje, że jest to tym razem trochę trudniejszy poziom, na który nam przystało tutaj zagrać.
No i musimy teraz w bardzo dobry sposób tutaj rozegrać partyjkę. Tutaj trzeba bardzo mocno na logikę iść, więc jeżeli chcesz, powiedzmy, zbyt bardzo szarżować, to albo jesteś wrodzonym głupkiem, który ma szczęście, albo po prostu jesteś szczęściarzem, albo po prostu jesteś głąbem, który nie chce za bardzo się wczuć w klimat i po prostu szarżuje tak, o, żeby po prostu grę szybko zaspeedrunować. I żeby nie było, do speedrunów nic absolutnie nie mam, ale wiecie, też jednak fajnie jest się troszeczkę dłużej skupić nad gierką i doznać tego poziomu trudności, niż po prostu iść na łatwiznę. No i teraz mamy ostatni poziom, gdzie będziemy mieli tutaj praktycznie już czerwone pole, gdzie dzieli nas praktycznie tylko to pole od dostania się do Lorda Voldemorta, który na nas tam czeka. Więc teraz musimy się mega fest skupić, a raczej ja bym się mega fest skupił w momencie, kiedy bym nagrywał to live commentary, ale w momencie, kiedy ja to nagrywam w post commentary albo w postprodukcji, jak ja to lubię mówić, no to to już praktycznie nie muszę się skupiać, tylko mogę z wami dalej tutaj rozmawiać, mimo że wy będziecie się ze mną porozumiewać przez sekcję komentarzy, to ja będę tutaj z wami tutaj rozmawiał, w sensie wy będziecie słuchać i wy co jedynie będziecie mogli mi odpowiedzieć w sekcji komentarzy. I troszeczkę w błąd was wprowadziłem, bo przez chwilę myślałem, że wyjdzie 6 odcinków, a okazuje się, że komentujących odcinków wyjdzie 5 i jeden ekstra odcinek, który jest w zasadzie takim bonusem bez mojego komentarza głosowego, bo to tylko jest przedstawienie wszystkich Quidditchów pod koniec gry. Ponieważ tak, jedyne co się różni w tych Quidditchach to to, że zmienia się tło, zmienia się pora dnia i zmienia się pora roku. No i to, że jak macie ten wskaźnik ze zniczem, gdzie po prostu musicie w odpowiednim momencie wcisnąć X, żeby Harry złapał znicza, to po prostu to zaczyna szybciej zapierdzielać w tych nowych Quidditchach, więc dlatego stwierdziłem, że tego wam nie będę pokazywał, bo po prostu, w sensie tego nie będę wam komentował, bo nie ma to najmniejszego sensu, bo co ja bym tam ciekawego powiedział. Wolę jednak zostawić ten odcinek ekstra jako coś, co może nie jest do końca obowiązkowe, ale jeżeli ktoś chce, to niech sobie obejrzy. To był Chess Room, czyli po prostu pokój z szachami. A teraz kontynuujmy dalej naszą przygodę. Książka do zapisu, oczywiście pewnie sobie za niedługo z niej skorzystam, znając mnie, ponieważ chciałem sobie zapisywać. Sorry, ale ja zawsze lubię nawet zrobić najmniejszy procent, ale tak czy siak zapisać, ponieważ uważam, że jest to trochę ważne. Przynajmniej ja tak to uważam. Możecie się ze mną nie zgadzać, możecie się ze mną zgadzać. Szanuję oczywiście odmienne zdanie, bo nie każdy musi się ze mną w tej kwestii zgadzać. I wiem, że się powtarzam. 95% gry i 4 godziny i 30 minut z tego, co dobrze widziałem, ale mówię, mam ustawioną jakość draft, więc ta czwórka mogła mi równie dobrze piątkę przypominać w pewnym momencie. Dlatego wydaje mi się, że mamy 4,5 godziny rozgrywki. Szkoda, że ta gierka nie jest w jakimś stopniu długa. I w ogóle to 2 IQ znowu było, ponieważ niepotrzebnie w ogóle kurde, niepotrzebnie się wspinałem, żeby zaskoczyć. Przez chwilę miałem taki, mówię, moment 2 IQ, bo przez chwilę myślałem, że wyjście będzie na samej górze, nie? Oh no, it's waking up! Hang on, it's still groggy. I'm going to find the right spell to open the next door. It better not wake up or we'll be in big trouble. Charm all of these objects out of its way. W dużym skrócie musimy teraz bardzo cicho rzucać czar Wingardium Leviosa i przestawiać rzeczy, które są pośrodku postawione, ponieważ jeżeli troll się na nie nadzieje, to się obudzi. Jak on się przebudzi, to Harry dostanie mocny wpierdol. Więc lepiej po prostu poprzestawiać po cichutku, żeby nie było, że tutaj wyjdzie, że my to jesteśmy ci źli. Najlepiej po prostu strollować tego trolla. To był też jeden z creepy momentów w tej gierce, dlatego że nie ogarniałem za bardzo tego czasu. I za młodu tutaj naprawdę sypały się game overy, dlatego że za wolno to wszystko robiłem, a w pewnym momencie, kiedy robiłem to za wolno, będąc 6-letnim lub 7-letnim grzdylem,
to troll mógł mnie dopaść. Co za tym idzie, kiedy mnie dopadł, dostałem soczysty wpierdol i potem kończyło się zawsze z płaczem. Moja gierka. No i ostatni czar, moi drodzy. Wingardium Leviosa. Leviosa. I zobaczymy, co się teraz wydarzy. Idzie, kurde, podąża ten ogromny, tłusty troll. No i frajer spadł na dół i bardzo dobrze, kurde. Fajansa. Walić Fajansa. Alohomora! That was a close one. Let's see what's next. Zastanawiam się, czy Hermiona jest po prostu głupia, czy ona jest po prostu głupia. Czemu ona od razu nie użyła Alohomory? Looks like you'll have to choose the cup that contains the knight and the shield. Did you see the symbol on the shield? It looks like an ice potion. That must be what we need to get through the fire. Ta, więc teraz będziemy bawili się w zgadywankę. Jeżeli uderzymy w któryś z tych trzech gongów albo dzwonów i wylosuje się nam czarna zbroja, to po zaatakowaniu tej czarnej zbroi dostaniemy ice potion, które pozwoli nam przedostać się przez ten czarny ogień, który prawdopodobnie by normalnie Harry'ego skrzywdził. Gdybyśmy trafili w lewo lub prawo w tamte dzwony, to wydaje mi się, że poza walką z zwykłą zbroją byśmy nic nie otrzymali. Z tego co się orientuję, to w ogóle uderzenie w te dzwony jest losowe. Na przykład u mnie po środku była ta czarna zbroja, ale u was może być na przykład po lewej lub prawej stronie. To z tego co wiem, Argonauci akurat dobrze przemyśleli, że jest taki, wiecie, system sztucznej inteligencji, że to jest losowe, nie? No i co? Drink Ice Potion. Co z tego, że to trochę przypomina zwykłą potkę, tylko że bardziej jest taka, nie wiem, dzbankowata. Great, Harry! But there's only one potion. You'll have to go on alone, I'm afraid. I'm going to find some help for Ron. Please be careful, Harry. Ta, Hermiona woli wrócić do Rona. Słyszycie te dźwięki, co nie? Mam wrażenie, jakby Harry w ogóle odział się w jakąś, nie wiem, lateksową zbroję. Serio, to trochę wygląda tak, jakbyśmy ubrali jakiś lateksowy kostium i po prostu, kurde, chodzili w takim lateksie, kurde, za 2 złote. Tak, to niezła nazwa lokacji, nie powiem, że nie. Więc Hermiona postanowiła wrócić do Rona, ryzykując jakby kolejną partię z szachami i walkę z drugim trollem. A my po prostu gnamy do przodu, by dowiedzieć się, gdzie jest ten kamień filozoficzny. I wondered whether I'd be meeting you here, Potter. You're far too inquisitive to remain among the living. Dobra, Quirrell, zamknij dupę. Dawaj mi, kurde, ten kamień filozoficzny. Miejmy to już za sobą. W końcu to ja jestem ten famous Harry Potter. Famous? Ja jestem ten fejmem. Jestem tym fejmem Hogwartu, który w sumie mógł sobie uczestniczyć w Quidditchach na pierwszym roku zamiast na drugim, ponieważ wszyscy mnie lubią i jestem dzieciaczkiem, który przeżył. Ja jestem tą prawdziwą legendą Crimping Past. Nie, no dobra, to już świry bajery wleciały na rejon. Chciałem trochę dośmiesznić komentarz, żeby nie było zbyt sztywno. Oczywiście na sam początek najlepiej stoczyć walkę z tą czarną zbroją, ponieważ ona się broni. A ta srebrna po prostu, albo ta standardowa, się nie broni, więc łatwiej jest ją pokonać. Jak sami zresztą widzicie. I zanim ktokolwiek do mnie powie, Pomidor, ale skąd ty wiesz, że to jest Quirrell? Skoro równie dobrze to może być inna postać, którą ten sam voice actor poddaje. Nie, to jest Quirrell. Sami zresztą zobaczycie zaraz. Więc to Quirrell był od początku tym Lordem Voldemortem. Któż by się tego spodziewał? Myślę, że duża część z was by się tego spodziewała, bo wystarczy oglądać film lub czytać książkę i zobaczyć, że Quirrell z tych wszystkich nauczycieli zachowuje się w bardzo dziwny sposób. Zresztą wokół niego zawsze były jakieś takie skandale w kamieniu filozoficznym. Była nawet chyba akcja taka w filmie, gdzie Snape go przecież zobaczył w jakimś tam miejscu, gdzie nie powinien, czy coś takiego. Że on się tam kręcił i Snape chciał mu już od razu wpierdzielić. A nasi bohaterowie myśleli przez chwilę, że to Snape jest tym sługusem Lorda Voldemorta. Albo że Snape jest tym Lordem Voldemortem. A tu wyszło szydło z worka, że to nie Snape. Tylko Quirrell, frajer za 2 złote. Damn you, Potter!
But master, it wasn't my fault. Ale kurde, jednego nie można mu odmówić. Jest on po prostu świetnym aktorem. Serio. Kto z was by po prostu w taki sposób pojechał z Potterem, że udawałby, że się jąka? No, teraz las rąk chcę zobaczyć. Kto z was by się podjął takiego nawiązania kontaktu z Potterem? No i mamy teraz wielki finał gry, gdzie tutaj praktycznie będzie cutscenka, gdzie Harry przez to zwierciadło zobaczy, że tak naprawdę on już posiada ten kamień filozoficzny. Przez co zaraz Lord Voldemort aka Quirrell dostanie piany w pysku. I bardzo dobrze. Has the stone. Harry Potter, give me the stone. I know you have it. Let me speak to him face to face. But master, you're not strong enough. I have strong. No i zaczynamy już pojedynek. Ja kontra Lord Voldemort. Przy akompaniamencie pięknej muzyki w tle i przy pięknej grafice, bo powiem szczerze, jak na arenę z bossem, to wygląda naprawdę spoko. Wersja na PC i na PS1 na razie w pozytywny sposób mnie zaskakują, więc jestem tylko ciekaw, jak będzie wyglądał ostatni pojedynek w wersji na PS2. Kto wie, może to ta wersja mnie najbardziej zaskoczy. I wtedy definitywnie zmienię zdanie, że to wersja na PS2 będzie tą najlepszą, a nie wersja na PC/PS1. Jak widzicie, sam pojedynek jest banalnie prosty. Po prostu musimy atakować kolumny, które mają przygniatać naszego kurde Quirrella, który myśli, że jest nie wiadomo kim. No on w tle będzie oczywiście gadał te swoje "Damn you, Potter! Damn you, Potter! Damn you, Potter!" Z tego co wiem, w wersji rosyjskiej w ogóle jest też śmieszny dubbing, nie? Ale to oczywiście nie pamiętam, co on tam dokładnie gadał, ale wiadomo, coś tam po rosyjsku, coś ala właśnie taką też wersję "Damn you, Potter!" Ponadto, co warto też wspomnieć, ten czary, który właśnie teraz widzicie, Quirrell rzuca, aka Lord Voldemort, zabierają nam połowę HP, czyli tak na dobrą sprawę, jak rzuci na nas takim czarem, to ma nas na 2 hity, innymi słowy. No sami zresztą widzicie, chciałem wam pokazać między innymi też Game Over, ponieważ warto byłoby pod koniec serii to też pokazać. Proszę bardzo, tak wygląda Game Over screen, aczkolwiek ja pewnie również zrobię z tego osobny film, bo czemu by nie, hehehehehe. Więc teraz czas na cięcie. No i jesteśmy z powrotem. Tylko tym razem będziemy mieli pełną konfrontację z Lordem Voldemortem. W sumie to nawet myślę, że nie głupim pomysłem byłoby tutaj przejść do podsumowania tej gierki w tej konfrontacji, bo nic ciekawego się nie dzieje. Ja zresztą dodam od siebie, że kiedy walczyłem po raz pierwszy w takim bardzo młodym wieku z Voldemortem, to była konfrontacja, którą zaliczyłem za 5. razem albo 6. Pamiętam, że mój tata w ogóle za 2. razem albo za 1. przeszedł. Nie widział w tej konfrontacji nic trudnego i troszeczkę była śmiechawa, że mały Michałek się denerwował. Więc jeżeli chodzi o grafikę, poza niektórymi modelami postaci, które są wybitne, to muszę przyznać, że grafika jak najbardziej na plus jest, jak na grę na PS1. Ścieżka dźwiękowa jak najbardziej na plus, dlatego że te wszystkie nutki wbrew pozorom potrafią trzymać w napięciu, za co bardzo ogromne brawa dla kompozytora. Chociaż w większości, tak jak to ujął zagranik, tutaj więcej jest ciszy niż muzyki. Muzyka tam od czasu do czasu sobie gdzieś zagra, ale na przykład w Hogwarcie to w większości cisza jest, gdzie na przykład w wersji PC to ciągle jakaś muzyka leciała. To tutaj niestety to jest taka wada i w sumie minus tej gierki. Ponadto są niektóre wydarzenia, które dzieją się tak o z dupy i wersja na PC moim zdaniem w wielu kwestiach lepiej to wszystko przedstawiła. Nie wiem, jak oczywiście wersja na PS2, bo wersja na PS2 jest tą najbardziej wiarygodną wersją, bo tam jest najwięcej wydarzeń. Ale niestety wersja na PS1 ma sporo luk, to mogę przyznać. Ale natomiast wersja na PS1 ma dłuższe błonie Hogwartu, czyli jakby dłuższy poziom w błoni Hogwartu plus jeszcze zakazany las, którego wersja na PC nie ma. To jest moim zdaniem spore niedociągnięcie i spore niedopatrzenie.
Jeżeli chodzi o kontrolowanie Pottera, to tutaj bym dał takie solidne 6,5 na 10, dlatego że... No i teraz zaczyna się drugi etap tej walki, gdzie po prostu będziemy skupiali się na tym zwierciadle, na tym lustrze, czyli po prostu w momencie, kiedy właśnie odpalimy tak lustro, to będziemy musieli wtedy użyć najmocniejsze flipendo, żeby właśnie wytworzyć coś takiego. I żeby to trafiło oczywiście w Kuriela aka Lorda Voldemorta. Wracając do tematu, zanim mi cutscenka oczywiście przerwała, no to mówię, dałbym takie 6,5 na 10, dlatego że Potter często też odmawia posłuszeństwa i nie zawsze jakby się słucha ciebie, więc to jest na zdecydowany minus, jeżeli chodzi o gierkę. Ale tak, to bardzo polecam każdemu ograć tę gierkę. Czy uważam, że ta wersja jest lepsza od wersji pecetowej? Cóż, mogę powiedzieć, że wersja pecetowa wydaje mi się o wiele teraz lepsza. Wersja na PS1 dalej jest bardzo dobrą grą, dalej jest bardzo dobrym portem, ale nie jest już taka najlepsza, jakbym to kiedyś ujął. Po ograniu tej gierki po raz drugi teraz na kanale, w sumie to teraz będzie trochę więcej razy niż dwa, bo jednak jeszcze były takie niepubliczne streamy, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, a jak ujrzały, to tylko były, wiadomo, 3 lata temu. Ale mogę od siebie co jedynie tyle powiedzieć, że gra ma wiele wad, które idą na niestety niekorzyść tego produktu. Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Tak do samej gry nic nie mam, ale po prostu chodzi o to, że ta gra się w niektórych momentach źle zestarzała. Wydaje mi się, że wersja na PC to już prędzej się lepiej zestarzała niż wersja na PS1. No ale to jest niestety moje zdanie. Co nie zmienia faktu, że nadal to jest bardzo dobra produkcja. Niektóre elementy ma lepiej zrobione niż wersja na PC, ale wersja na PC wydaje mi się tą na razie bardziej taką lepszą i pełniejszą wersją, bo jest dużo rzeczy, których nie było właśnie w wersji na PS1. Czy to przez ograniczenia sprzętowe? Nie wydaje mi się. Bardziej mi się wydaje, że przez lenistwo. Hand over the stone. You will yield to me, Potter. Very well. I promise you'll die begging for mercy, as your parents did. No i teraz będziemy musieli ładować energii i co jakiś czas kopać Lorda Voldemorta X-em. Więc całościowo gra otrzymuje ode mnie ocenę 8,5 na 10. Albo 8 na 10. Tak bym oficjalnie taki dał ranking. To naprawdę bardzo źle wygląda, jak Kuriel się tak przystawia do Pottera i nie wiadomo, co chce mu zrobić. Może on się podnieca tym małym przyjacielem, którego tam Harry ma. I nie chodzi mi tutaj o różdżkę, a przynajmniej nie o tą różdżkę, którą Harry trzyma w ręce. O nie, Jezus Maria, to idzie w złą stronę, to idzie w bardzo złą stronę. O nie. No i koniec gry. Harry umiera wraz z Lordem Voldemortem. Ale czy aby na pewno? Nie wydaje mi się. Oj, nie wydaje mi się. Dumbledore smiled. What happened down in the dungeons between yourself and Professor Quirrell is a complete secret, he said. So naturally, the whole school knows. The stone had been destroyed, but Harry remained fearful that its loss would not prevent Lord Voldemort's return. Dumbledore nodded, sharing his concern. Nevertheless, Harry, if our battles do no more than slow Voldemort's return, with luck, he may never regain his power at all. So the stone's gone, said Ron finally. Harry nodded and wished it good riddance. Then Ron produced a brand new famous witches and wizards card from his robes and handed it to Harry. You've got the whole set now, Harry, Ron said. Harry was stunned. Ron went on to remind Harry of the Quidditch match that day.
Anyway, he said, you haven't got time to sit around in here. We've got Slytherin to beat. Harry, still stunned by Ron's gift, nodded slowly. He'd just defeated you-know-who, and now he was going to have to help defeat Slytherin. No, jesteśmy teraz na Quidditchu, gdzie w zasadzie Lee Jordan pierdoli to samo, co pierdolił wcześniej, więc dlatego ja będę skipował sobie to, co on tam gada, bo nic szczególnego on nie wprowadza, tylko po prostu mówi, że Harry Potter znowu będzie walczył, a raczej będzie ten uczestniczył w meczu ze Slytherinem, tym razem nie z Hufflepuffem ani z Ravenclawem, tylko po prostu ze Slytherinem. No ale co z cutscenki mogliśmy się dowiedzieć, to to, że Dumbledore odwiedził Harry'ego w, powiedzmy, pokoju szpitalnym. No i okazało się, że wszyscy są zadowoleni, że Harry pokonał Lorda Voldemorta, cieszą się, że przeżył. I dzięki temu Harry otrzymał ostatnią kartę kolekcjonerską, która nazywa się Harry Potter, chłopiec, który przeżył. Tak jak to zresztą narrator na początku gry nam przedstawił. Wiecie, Harry Potter, the boy who lived. I dalej mamy ten upgrade miotły. Tylko że teraz już nie mamy razy 4, tylko razy 3. Tja, to jest ostatni Quidditch, który w sumie warto tutaj zobaczyć, bo czemu by nie? Ja po tym Quidditchu niestety będę już kończył, bo poza napisami końcowymi to nic szczególnego nie będzie. Jedyne co w zasadzie będzie, to pokaz kart, tak więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, jakie tam karty udało nam się w trakcie gry zdobyć, to możecie obczaić do końca i napisać swoje spostrzeżenia, ilu kart brakuje, bo na pewno to nie są wszystkie, które były w wersji PC. Skoro w wersji PC było ich 24, a tutaj mamy 17, tak więc z jakichś 7 kart zostało wyciętych z tej gry. Więc jeżeli ktoś tam zauważy lub nie zauważy, to może oczywiście dać znać w sekcji komentarzy. Polecam serdecznie obczaić film do końca, mimo co. Mimo, że już się tam raczej nie odezwę. To była naprawdę bardzo fajna seria. Ja to wszystko w ogóle nagrywam 5 listopada, sobie wyobraźcie, bo zależy mi na tym, żeby te wszystkie serie 4, które zacząłem, skończyć w listopadzie. I nie, to nie jest tak, że teraz będę, nie wiem, jakby przyspieszał to wszystko, przyspieszał proces, ale póki mam czas, to korzystam. Tym bardziej, że się teraz znowu rozleniwiłem, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo z tydzień lub 2 tygodnie nie nagrywałem, więc chcę to wszystko teraz ponadrabiać, póki mam na to czas. A do roboty dopiero za godzinę idę, więc myślę, że skończę to wszystko w fajnym, klasycznym swoim stylu. No ale dobra, moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że w ogóle wam się ten let's play podobał, że ta odświeżona wersja była o wiele lepsza niż to, co było sprzed 6 lat. Aczkolwiek, no mówię, dla pewności polecałbym obczaić oba te let's playe, i tą obecną wersję z 2020 i tą z 2014. Ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem ten let's play. Polecam zasubskrybować kanał dla nowych osób. Oczywiście zostawić dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich tutaj filmach, co publikuję. Jeżeli się spodobało, to łapkę w górę albo w dół. Fajnie byłoby zostawić, ale to od was zależy. Polecam wbić na grupę na Facebooka, Discorda. Linki są pozostawiane w opisie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu. Elo! Harry made his way down to the end of the year feast alone that night. The great hall was decked out in green and silver to celebrate Slytherin winning the house cup. When Harry entered, there was a sudden hush. He took a seat between Ron and Hermione, trying to ignore the stares of the other students. The house cup, announced Dumbledore, is awarded to the team with the most house points. At the moment, that would seem to be Slytherin. A storm of cheering and stamping broke out from the Slytherin table. However, continued Dumbledore, in recognition of Mr. Harry Potter's pure nerve and outstanding courage, I award Gryffindor 60 points.
Harry's table erupted with cheers and applause. The additional point had won the House Cup for Gryffindor. It was the best evening of Harry's life. Better than winning at Quidditch or Christmas or knocking out mountain trolls. He would never, ever forget tonight. Finally, let's see who will win this year's House Cup. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Gryffindor are in the lead on house points. Who lived? Albus Dumbledore, currently headmaster at Hogwarts, considered by many the greatest wizard of modern times. Professor Dumbledore is particularly famous for his defeat of the dark wizard Grindelwald in 1945. For the discovery of the 12 uses of dragon's blood and his work on alchemy with his partner Nicholas Flamel, Professor Dumbledore enjoys chamber music and tenpin bowling. Hengist of Woodcroft, medieval, dates unknown. Driven away from his home by Muggle persecutors, Hengist is supposed to have settled in Scotland. This is where he founded the village of Hogsmeade. The Three Broomsticks Inn is alleged to be Hengist's old home.
Roderick Plumpton, 1889 to 1987. Seeker for England Quidditch team. Holds British record for fastest capture of snitch during game. 3.5 seconds. Rowena Ravenclaw, medieval, dates unknown. Co-founder of Hogwarts, gave her name to one of the 4 Hogwarts houses. Helga Hufflepuff, medieval, dates unknown. Co-founder of Hogwarts, gave her name to one of the 4 Hogwarts houses. Bertie Bott, 1935 to present. Inventor of Bertie Bott's every flavor beans. Ignatia Wildsmith, 1227 to 1320. The witch who invented flu powder. Salazar Slytherin. Edgar Strugger, 1703 to 1798. Inventor of the sneakoscope. Godric Gryffindor, medieval, dates unknown. Co-founder of Hogwarts, gave his name to one of the 4 Hogwarts houses. Cassandra Vablatsky, 1894 to 1997. Celebrated seer and author of Unfogging the Future. Bowman Wright, 1492 to 1560. Famous for developing the golden snitch. Newt Scamander, 1897 to present. Celebrated author of Fantastic Beasts and Where to Find Them. Morgan Le Fay, medieval, dates unknown. King Arthur's half-sister, dark sorceress, enemy of Merlin. Derwent Shimpling, 1912 to present. Ate an entire venomous Cornelius Agrippa, 1486 to 1535. Celebrated wizard, imprisoned by muggles for his writings. Merlin, medieval, dates unknown. Most famous wizard of all time.